Rekord znowu na zwycięskich torach. Nastrój chyba tak dobry jak wtedy, kiedy kończył się 2019 rok po zwycięstwie 6-1 nad Piastem. No tak, no tak to dzisiaj wyglądało. No ważne, że wygraliśmy pierwszy mecz w tym roku, bo od tego trzeba zacząć. Trzymamy tą pasję zwycięstwa na własnej hali, to też jest dla nas niezwykle istotne. Dobry mecz, bo graliśmy na dużym tempie, stworzyliśmy dużo sytuacji, to by było na co popatrzeć. I no na pewno gdzieś tam po remisie, który nie uważam za wpadkę, ale gdzieś tam za nasz słabszy mecz w Toruniu. Ważne było dzisiaj gdzieś tam się odbudować, zdobywając 3 punkty i zagrać dobry mecz. I to wszystko się stało. Jestem bardzo zadowolony dzisiaj z postawy zespołu, bo wróciliśmy na tory z roku 2019 i mam nadzieję, że albo inaczej, jestem przekonany, że ta forma będzie tylko rosła. Jest jakaś maleńka satysfakcja ograć słynnego Orlando Duarte? No, darzę trenera Orlando dużym szacunkiem i na pewno gdzieś jest taka satysfakcja wygrać zespołem, który on prowadzi. Na pewno to cieszy. Fakt, że nie jest to pierwsze nasze zwycięstwo nad tym trenerem, bo wygraliśmy z Nicholsem Riga w Rydze na jego terenie, więc pasa trwa. Już za 6 dni gomowa konfrontacja z Akaną Orłem Jelcz Laskowice. No tak, no dzisiaj się jeszcze cieszymy, myślimy o tym dzisiejszym meczu, pewnie jeszcze gdzieś tam parę słów na temat tego meczu zamienimy, a od jutra już będziemy się skupiać i myśleć o następnym pojedynku i na pewno nie będziemy chcieli zagrać gorzej jak dzisiaj przeciwko Akanie. Czego bardzo serdecznie życzę. I dziękuję, żeby nie zaprosić. Sporo pracy dzisiaj mieli bramkarze po obu stronach. No myślę, że Michał czy Łukasz mieli trochę więcej pracy niż ja. Cieszę się, że nasza drużyna zagrała bardzo dobrze w defensywie dzisiaj. Było troszkę pracy, aczkolwiek mówię nie za dużo, bo chłopcy fajnie zagrali w obronie, także te piłki, które akurat przechodziły, to udało się obronić, także cieszymy się, straciliśmy tylko jedną bramkę, zagraliśmy fajne spotkanie. To nieczęsta scenka rodzajowa, aby Bartłomiej Nawrat chwalił swoich kolegów za postawę w defensywie. Może rzadko mnie bierzecie do wywiadów, dlatego. Nie, trzeba przyznać, że naprawdę chłopacy dzisiaj wykonali bardzo dobrą robotę. Widać to było po twarzach na koniec meczu, że zostawili dużo zdrowia na parkiecie, dlatego mieliśmy z naszej strony trochę mniej pracy na bramce. Czy zasadnym będzie określenie, że rekordziści po Sylwestrze, po wcześniejszych świętach, znów wrócili do swojej wysokiej dyspozycji z grudnia ubiegłego roku? Fajnie by było, aczkolwiek wiemy, że teraz gramy za tydzień niecały, gramy mecz za Kaną i potem znowu jest prawie miesięczna przerwa. Także szkoda, bo widać w grudniu się rozkręciliśmy, przerwa świąteczna. Teraz się, mam nadzieję, że się rozkręcamy, znowu przerwa, także, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie źle na naszą drużynę i do końca udowodnimy, że jesteśmy dobrą drużyną i uda się zdobyć te kolejne mistrzostwo. Jak chyba celnie zauważył speaker dzisiejszych zawodów przy startowej 13, komentując kto jak to, ale ten człowiek wie jak strzelać w tej hali. No, cieszę się, że zdobytej bramki, ale najważniejsze są 3 punkty, a dzisiaj ich nie mamy i to jest smutne. No. Być może to był mój ostatni mecz na tej hali, także myślałem tak sobie przed tym meczem, że dobrze byłoby tu dzisiaj coś strzelić i jeszcze wygrać. Szkoda, że nie udało się wygrać, ale pewnie będziemy się zastanawiali, dlaczego tak się stało. Momentami tempo tego spotkania zaiste szalone i jakości sporo. No to na pewno. My pracujemy ciężko na treningach, zmieniamy mentalność naszej gry, zmieniamy, można powiedzieć, wszystko od początku, co robiliśmy od tego, nie tylko w tym sezonie, ale poprzednim. Natomiast popełniliśmy dzisiaj dokładnie takie błędy, na jakie zwracaliśmy sobie uwagę, żeby ich nie popełniać. A kiedyś takie błędy popełnia, to się nie zdobywa punktów. I my dzisiaj ich nie zdobyliśmy przez to, że takie błędy popełniliśmy i po raz kolejny udowodniliśmy sobie, że w futsalu bardzo ważne są detale. A my w tych detalach dzisiaj daliśmy rekordowi zbyt dużo miejsca, zbyt dużo wolności i oni to wykorzystali, jak zawsze zresztą. Czy tym detalem, aby nie była wytrzymałość? Bo tempo, jak powiedziałem, było zawrotne momentami. Nie, my tak ciężko pracujemy, że nas, myślę, stać było na to, żeby jeszcze grać. Natomiast tempo było zawrotne, bo my przyjechaliśmy po zwycięstwo, my nie chcieliśmy się tutaj wystraszyć. Dla nas mecz z rekordem to jest normalne spotkanie, chcieliśmy zapunktować, my się bijemy o najwyższe cele i chcieliśmy ten mecz wygrać, dlatego robiliśmy wszystko, żeby właśnie tak się stało. Szkoda, że się nie udało. Michale, na swój sposób to był mecz bramkarzy. Interwencji po obu stronach mnóstwo. To był mecz Michała Marka. Zdecydowanie.
było trochę tych interwencji po obu stronach, ale, ale jak się gra z tak ofensywnym zespołem, jak Rekord i przeciwko niemu staje tak drużyna, która też również próbuje tej ofensywy jak najbardziej używać, to zawsze tych sytuacji będzie dużo. No, no nie da się ukryć, że dzisiaj Bartek zagrał lepsze zawody i to, to jest widać po tablicy wyników. Nie skrywał tego przed chwilą, przed momentem w rozmowie Rafał Franc. Przyjechaliście tu z nadzieją na 3 punkty. No tak, my już jesteśmy taką drużyną świadomą, która widać, tu wiele zespołów przyjeżdża, tylko odbębnić mecz. My nigdy takim zespołem nie będziemy, bo czy przyjeżdżamy tutaj na Rekord, czy na jakikolwiek inny parkiet, to przyjeżdżamy tu wygrać i mieliśmy dzisiaj swój pomysł, swoje momenty, ale było ich zdecydowanie za mało i nie wyszło nam.